Mamy poznański wątek w głośnej sprawie maili, które miały wyciec ze skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Hakerzy od paru miesięcy zamieszczają w internecie kolejne domniemane wiadomości. Tym razem pojawiło się w nich nazwisko Szymona Szynkowskiego-Welsenk, wiceministra spraw zagranicznych i zarazem poznańskiego posła Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o maila, którego minister Dworczyk miał otrzymać od swojej podwładnej, szefowej jednego z departamentów w kancelarii premiera. Było to we wrześniu zeszłego roku, a więc tuż przed rekonstrukcją rządu. Do maila dołączona była lista wiceministrów z różnych resortów. Część z nich oznaczono na zielono, jako zaufanych. Jednak z dalszej korespondencji wynika, że Dworczyk miał wyrazić wątpliwości co do kilkorga z nich. I w tym gronie znalazł się m.in. właśnie wiceminister Szynkowski-Welsenk. Szef kancelarii premiera miał stwierdzić, że nie wie, jaki był dobór osób zaznaczonych na zielono i że sześć takich osób, tu cytat, poddałby pogłębionej analizie i namysłowi. Oczywiście są to bardzo fajni i porządni ludzie, natomiast za mało ich znam, aby wypowiedzieć się ze stuprocentową pewnością. Z ministrem Dworczykiem miał się zgodzić rzecznik rządu Piotr Müller, którego domniemana wiadomość również znalazła się wśród najnowszych maili ujawnionych przez hakerów. Z ich treści wynika, że Müller miał zasugerować, aby ludzi, co do których są wątpliwości, zaznaczyć na żółto. Wiceminister Szynkowski-Welsenk ostatecznie, po rekonstrukcji rządu, zachował stanowisko. Dziś nie chciał komentować sprawy. W SMS-ie napisał nam, że jest w Tallinie, stolicy Estonii, gdzie rozmawia m.in. o rosyjskich działaniach hybrydowych. I zasugerował, że wyciek domniemanych maili to również takie działanie, w którym on sam nie zamierza uczestniczyć. Także inni politycy partii rządzącej od tygodni przekonują, że za wszystkim stoją rosyjskie służby, a premier, rzecznik rządu oraz sam minister Dworczyk konsekwentnie nie chcą komentować sprawy. My informacji, które pojawiają się w tych kanałach, nie będziemy komentować, ponieważ one są przedmiotem walki dezinformacyjnej. Szymon Szynkowski-Welsenk jest w rządzie od ponad 3 lat. Polityczną karierę zaczynał jako asystent europosłów PiS. Działał też w poznańskiej Radzie Miasta, gdzie przez pewien czas był szefem klubu radnych PiS i liderem opozycji. Dał się poznać jako ostry recenzent polityki najpierw prezydenta Ryszarda Grobelnego, a później także Jacka Jaśkowiaka. W wyborach w 2015 roku został posłem, a kilka lat później wiceministrem spraw zagranicznych. Z ramienia rządu organizował m.in. szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Po kolejnych wyborach i po rekonstrukcji rządu zachował stanowisko do dziś, choć w międzyczasie zmienił mu się przełożony, kiedy ministra Jacka Czaputowicza zastąpił obecny szef dyplomacji Zbigniew Rau. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.